Sala gimnastyczna publicznej szkoły podstawowej zamieniła się na kilka godzin w koncertową halę. Na taki pomysł wpadli nauczyciele i dyrekcja dziewiątki. Okazja do tego była przecież znakomita. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Są bardzo duże emocje i chwile wzruszenia i chyba o to nam chodzi, że właśnie przez emocje, przez muzykę trafiać do uczniów. Na początek Biały Krzyż Krzysztofa Klęczona. Popowo-patriotyczny utwór był hitem młodzieży w latach 60. Teraz też budzi zainteresowanie. A kiedy zabrzmiała powstańcza piosenka Warszawskie Dzieci, w sali zrobiło się bardzo energetycznie. Już do końca koncertu młodzież słuchała kolejnych utworów na stojąc. Te dzieciaki były tak wesołe, tak radosne, tak w takich emocjach, że no ciary, gdzieś tam lekko mokre oczy. Dziękujemy dyrekcji za zaproszenie, Monice Chmielewskiej-Zioło, że zorganizowała po prostu, no jesteśmy pod wrażeniem, jedziemy na drugi koncert dzisiaj do Jarocina, ale chyba już nic nie przybije dzisiejszego dnia do południa. Grupa Lustro przygotowała płytę z utworami patriotycznymi. Jednymi z pomysłodawców byli przyjaciele zespołu, bracia Bartosz i Przemysław Bednarczykowie. Mamy tak piękny śpiewnik partyzancki, patriotyczny czy wojskowy, a te piosenki już troszeczkę w tej starej aranżacji dla młodych ludzi trącą myszką, więc uznaliśmy, że może nowa aranżacja, może właśnie takie nieco rockowe, trochę popowe brzmienie ożywi te piosenki. Niepodległościowy koncert w dziewiątce okazał się strzałem w dziesiątkę. Jak się podobały te patriotyczne pieśni w takich rockowych aranżacjach? Bardzo fajnie, właśnie takie inne wykonanie pierwszy raz słyszałam. Co ci się podobało najbardziej? Piosenka Warszawskie Dzieci. Podobała nam się najbardziej muzyka i no i muzyka. Mi się podobały tańce. Okay. Mi się podobało ogólnie, gdy perkusista tam coś tam się na mnie patrzył i się uśmiechał, to ja tak ja się zawstydziłem i to było takie fajne. Co ci muzyka. Znane patriotyczne utwory w nowym rockowym rytmie to wciąż rzadko spotykana forma. Ja w zasadzie na nutę rockową mógłbym zagrać wszystko, od opery, kurczę, po pieśni sakralne. Także dla mnie to nie jest żaden problem, tylko przyjemność i radość. Na wchodzących do szkoły czekała jeszcze jedna patriotyczna atrakcja – historyczna wystawa. Wystawa od poniedziałku, zawierająca też wiadomości, informacje historyczne i zawierająca również eksponaty, które pochodzą z naszych źródeł oraz od pana Przemysława Bednarczyka. Koncert w PSP nr 9 zakończył się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego.